Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj jest 19 sierpnia 2024. Pełnia niebieskiego księżyca. W internecie się mówi, co się w twoim życiu kurwa zmieni. A wy dalej wierzcie jełopom. Oni tylko czekają na to. Tylko koniecznie zasubuj. Koniecznie. No bo jak nie zasubujesz, to nic z tego nie będziesz miał. Tak. Teraz może się da uzyskać ten efekt widoczny. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 78 razy powiększony. Sto dziesięć. Widzicie, żeby on był niebieski? Bo ja nie widzę. Oczywiście kamera od razu, filtry kamery zmieniają kolor. Więc nawet już powiedzmy to sobie szczerze i wprost, to co ja teraz robię, to jest oszustwo. Bo pokazuję wam oszustwo. Bo kamera nie daje prawdziwego obrazu. Tylko analogowo możemy coś uzyskać konkretnego. A tak co mamy? Tak mamy obraz przetworzony i on się na dzień dobry przetwarza. Powiększenie 110 razy. 140. 180. 400. 500. Poszukamy, może kurwa będą latać ufoki na księżycu. Kurwa, poszukam, może znajdę te korytarze, które tu są podobno. Ale podobno to wiecie, podobno to chłop koniowi uciekł. A, pikseloza się robi i do widzenia. Tak. No takie cienie to chmury przechodzą. Przed księżycem oczywiście. Pięćdziesiąt, 44. Większość takie obrazy pokazuje właśnie z księżyca. Takie jak teraz macie. Te statywy to też są po chuju fest w ogóle. A pierdolę. Musiałbym sobie taki statyw kupić regulowany śrubką. To pewnie będzie koszt. Zapewne. O, a tu księżyc ma pierścienie. O, cię kręcę. No. Nie, żartuję, to są tylko chmury przechodzące. Dobry bajer, pół sukcesu. No, niestety. Ale jak chmury jakby, kurwa, cięte pod linijkę, sobie zobaczcie, jakby przy linijce. Sto dziewięćdziesiąt razy powiększone. Obmierzone.
sumie to wam powiem szczerze, że ja nic szczególnego nie widzę w tym księżycu. Pełnia jak pełnia. Widziałem większe pełnie. Jaki on jest niebieski? No niebieski on nie jest. No nie wiem, ja nie widzę, żeby on był niebieski. Tak, ja też nie widzę. Kamera pokazuje zupełnie co inny obraz. Księżyc jest taki jakby lekko ciemnożółty. Tak teraz mniej więcej. Ale to wszystko wchodzi w sepie, czyli działają filtry w kamerze, czyli kamera oszukuje. Tak jak każde cyfrowe narzędzie. Nie możemy za wiele nic zrobić, nawet gdybyśmy chcieli, no bo nam te narzędzia nie pozwalają. No. A narzędzia, które byłyby takie, żebyśmy zobaczyli dużo, jeżeli by takie były, no to one by były oczywiście dla nas niedozwolone. Bo my mamy dalej żyć w iluzji i w tym, co nam, mamy słuchać tego, co nam się mówi. Tak. Nie mamy sami myśleć, nie mamy sami dywagować, nie mamy sami rozkminiać. Mamy wierzyć, mamy ślepo wierzyć w to wszystko, co nam się przekazuje, co nam się mówi. Dlatego ja robię to, co robię, dlatego wam to przekazuję i dlatego wam to mówię. Całe życie byłem kontrowersyjny i oporny przekazom medialnym i to się, kurczę, nie zmieniło. Cały czas taki jestem, bo widzę, że nie widzę, ja wiem to. Wiem to od dawna, że... Robi się nazwała. Pamiętam, jak byłem mały i... W telewizji leciał Frankenstein. Nawet nie macie pojęcia, jak ja się, kurde, momentami w nocy bałem. I na pewno większość z was tak samo. Jak wam rodzice pozwolili oczywiście oglądać Frankensteina. Ten stary film, czarno-biały. I na czarno-białym telewizorze, znaczy czarno-białym. Ekran był czarno-biały. Bo tak to były z drewna i plastiku, nie? I co tu jest w tym księżycu? No tu, kurczę, nic nie ma. Nic tu nie widać. Niebieski. Pobożne życzenie. I jaki właśnie on jest niebieski. A tu zachwyt. Co drugi, jak otworzyłem dzisiaj YouTube'a, to co drugi film Niebieski Księżyc zmieni twoje życie. Ja pierdolę, już się boję normalnie. Czekam na te rady i jakoś ich tak, nie widać. Jakieś rady. Aby tylko, kurwa, otworzyć. I cały czas ten sam jeden lektor. I zamiast mówić dla, to mówi dela. Przekręca, bo nie potrafi ten automat czytać dat. No. Ale nie, kurwa, się idzie na łatwiznę, no bo się nie umie czytać. No to się, kurde, bierze lektora. Proste. Proste. Wczoraj na live trochę wam podpowiedziałem, znaczy w niedzielę, podpowiedziałem wam parę ciekawych rzeczy, które warto porozkminiać, warto wziąć sobie do serca. No i trochę postudiować sobie czasy. Jak, dlaczego takie teorie są właściwe, a inne są niewłaściwe? Kto był za, kto był przeciw tym teoriom? Jak na przykład Einsteina, czy tego drugiego Neftona. Nefton, tak? No, Newton. Newton ponoć. Nefton się pisze. Ja tam, dla mnie to jest Nefton. No, i tak wygląda właśnie pełnia. Dlaczego Newton walczył z tym
tym, co poprzednio mówiłem, jak on... Z Einsteinem, tak? Mhm. Dlaczego Newton walczył z Einsteinem o uznanie czasowości i traktowanie czasów? To, co ja mówiłem, że czas to pojęcie względne, że jest praktycznie jeden czas, a w zasadzie go nie ma. Oni się boją tego, bo to jest cholerna walka. Bo jeżeli ludzie zrozumieją, że nie ma jako takowego czasu, to ludzie przestaną się starzeć. A to prowadzi po prostu do długowieczności. Może pieprze bzdury dla kogoś, bo oczywiście tego nie ma w skryptach naukowych i tak dalej. Ale ja mówię tak, jak ja to biorę na logikę. I to są tylko moje dywagacje. Po części dywagacja, a po części podpowiedź ze źródła. A źródłem jesteśmy my wszyscy. Więc ktoś już być może o tym myślał. Ale zobacz, jaki to jest. Jak ktoś żyje powyżej 100 lat, to się mówi, ale ten człowiek jest wiekowy. No. Nie, to jest zastanawiające. Tak, no właśnie weźcie sobie na przykład takie coś. Życie wieczne. Skoro ktoś na przykład przeżyje 100 lat, czyli 100 lat to jest wiek, czyli już ma życie wieczne. Może to było życiem wiecznym określanym w Biblii i innych świętych księgach, przez nich nazwanych świętymi. To są takie pytania dla was do zastanowienia, żebyście się zastanawiali, podywagowali, popytali się źródła. Bo tych pseudomądrych ludzi nie warto się pytać, bo oni wam będą będą wam mówić tylko to, co przeczytali gdzieś. Bo to są pseudomądrale, którzy po prostu, no oni, nie chce im się w to logiki wkładać. Tutaj księżyc, widać ta chmura, jak przychodzi, jakby był wypukły w ogóle. Jakby tworzył jakby stożek. Taki jest zarys. Tak ciekawie to wygląda, tak tu na monitorze tej kamery. No i tak to kurczę wygląda, widzicie. Żadnych korytarzy tu nie widać. Żadne UFO nie lata. To, co lata w powietrzu, to nie są żadne UFOki, ani żadne inne takie bzdety. Większość świateł, które my widzimy w locie, to są te, powiedzmy, te satelity tak zwane i nic więcej. A satelity są do różnego celu. Jedne satelity lecą po to, żeby zastąpić gasnące żarówki choinkowe, bo tak my mamy żarówki choinkowe, łańcuch taki z żarówek. Jedna żaróweczka się przepali, to wkręcamy drugą. Dlatego tutaj też, jak jedno światełko gaśnie na niebie, to się wysyła, jest drugie. Dlatego jak się obserwujemy niebo, to widać, ono jest cały czas powtarzalne, cały czas ma ten sam układ oczywiście, z tym, że jego położenie się tylko zmienia. To można zauważyć po obserwacji na przykład Wielkiej Niedźwiedzicy, czy tak zwanego dużego wozu, jak on zmienia. Wiecie, że to przez rok to wychodzi obrót, forma krzyża, krzyż słowiański i wiele różnych takich innych, powiedzmy, przyrównań. Kręci się w koło. Ale płaszczyzny nie zmienia. Jest na tej samej płaszczyźnie i mniej więcej w tej samej odległości. A to jest ważne, to jest ważna kwestia, bo wszystkie te punkciki iluminacji są na tej samej odległości, a Księżyc i Słońce już nie. Widzicie? No, tutaj go widać
już tak można powiedzieć, w pełnej krasie, ale jeszcze nie jest niebieski. A niebieskich ludzików nie ma? Poszukam, może smerfy będą na Księżycu. No właśnie. Bo jak są zielone ufoki, to może będą i kurde... Niebieskie. I niebieskie. Może jak Gargamel przyjdzie. Tak. Z tym, ze swoim kotem. Mhm. No. To, co chciałem właśnie teraz przy pełni sobie zlokalizować, to zupełnie po pierwsze inaczej wygląda ten zarys. Dlatego ja nagrywam Księżyc i będę nagrywał każdą pełnię, żeby zobaczyć, jak wygląda mapa tego światełka. Co się na tej mapie zmienia? Bo to jest istotne. To jest bardzo istotne. No i cały czas jest, kurde, taki różowawy, taki bardziej pomarańczowy niż niebieski. Może niebieski będzie, jak będzie w swojej pełnej krasie, czyli 4 godziny od wschodu. Ale to będzie właśnie sugerowało to, co powiedziałem wcześniej, tak? Działają żarówki rtęciowe. Najpierw jest taka żółto-pomarańczowa żarówka, jeśli ją włączymy. Jak świeci pełnym światłem, jest niebieska. I jak się wyłącza taką żarówkę, jest podobnie jak się ją odpala. Czyli też jest pomarańczowo-czerwona. Zwróćcie na to uwagę, bo to też jest istotne. Bo to nie jest odbicie światła słonecznego. Na pewno nie. Bo gdyby to było odbicie światła słonecznego, to czy księżyc by wschodził, czy zachodził, nie zmieniałby barwy. Podobnie słońce. Słońce tak samo nie zmieniałoby barwy. Cały czas by świeciło światłem jednostajnym. Ale to wynika właśnie z takich moich, tak powiedzmy, prostych obserwacji. Bo człowiek obserwuje, człowiek widzi, człowiek się zastanawia. Ja nie słucham tego, co mi wciska ktoś do pały, jakiś kurwa kretyn w telewizji, czy kurwa w radio, czy na YouTubie. Robi szmal, dlatego tam jakieś kurcze skrypty, kurde, wrzuca mi tutaj pseudonaukowe. Bo naukowiec naukowcowi jest nierówny. Naukowcy poza ekranem, poza kamerą mówią zupełnie coś innego, a zupełnie coś innego mówią oficjalnie. Także musicie się z tym liczyć. No i dobra, no to by było na wszystko. Taki właśnie jest księżyc, tak że mówię, nie jest żaden niebieski, nic się nie dzieje, ani ze mną, ani z żoną, ani z kotem. Samochody jak stały, tak stoją. Latarnie jak świeciły, tak świecą. Więc kurwa oszuści internetowi i morda. Jak to młodzież mówi. Morda. Bo jesteście oszustami. Pierdolicie bzdury. Chyba, że coś w energii. W jakiej energii? Nic się nie zmienia. Ja bym to odczuwał, a ja tego nie odczuwam. Więc to jest następny chłam. Aby tylko zwrócić na siebie uwagę, otworzyć, żeby uruchomić reklamy. I to wszystko. No i to wszystko. Więc narka, do następnej obserwacji.